szlagierem obecnej serii spotkań jest oczywiście starcie w Gdańsku, w którym liderująca Lechia podejmuje Jagiellonię. To jest o tyle ciekawe spotkanie, że zespół Piotra Stokowca jeszcze nie przegrał w tym sezonie przed własną publicznością. W siedmiu spotkaniach pięć remisów, pięć zwycięstw, dwa remisy. Z kolei przyjezdni z Białego Stoku jeszcze nie przegrali na wyjeździe. Więc, najbardziej prawdopodobnym teoretycznie wynikiem jest remis, ale zważywszy na fakt, że Jagiellonia od pięciu lat nie wygrała w Gdańsku, to jednak obstawiam, że nieco więcej szans na, na wygraną mają gospodarze. Stokowcowi udało się przewietrzyć szatnie bardzo skutecznie, odmłodzić skład. tam, też jest świeżo upieczony finalista Mistrzostw Europy Konrad Michalak, jeszcze niedawno występujący w Legii, ale zupełnie bez kłopotu wszedł bez problemu, nie potrzebował okresu na aklimatyzację do, do składu Lechi. Jest równie młody Lukas Harazlin, którego. Pojedynki korespondencyjne z Przemysławem Frankowskim powinny być e, największą zdobą e, tego niedzielnego e, szlagieru. Frankowski to w tej chwili najbardziej rozpędzony reprezentant Polski, pewnie e, główny kandydat do zagranicznego transferu w, w, przerwie, w przerwie zimowej. Człowiek, który. E, niemal w pojedynkę może przy pomocy Kamila Grosickiego wydał walkę Portugalczykom w Gimaraes, mógł czy nawet powinien strzelić, strzelić bramkę. Pytanie kto będzie lepiej dryblował, kto będzie bardziej błyskotliwy na skrzydle, czy, czy Haraslin, czy Frankowski. Mimo oczywiście nieodpartej sympatii dla reprezentacji Polski, też tutaj w tej konfrontacji stawiam na, na Haraslina. To jest jednak spec od pojedynków. To jest człowiek, który bardzo dokładnie obsługuje w obecnych rozgrywkach Flavio Pajszą. Spodziewam się, że to będzie naprawdę świetna promocja naszej ligi. Że to będzie spotkanie, którego nie tylko fragmenty będzie można bez wstydu pokazywać w zagranicznych stacjach. Obstawiam minimalne zwycięstwo gospodarzy.